Poznaj trzy sposoby na bogactwo. Dzisiaj pokażę Wam coś bardzo ważnego, coś, co może realnie odmienić Wasze życie. Jeśli Wasze życie stoi w miejscu i zastanawiacie się, jak to jest, że jedni się bogacą, a drudzy jak Wy ciężko pracują na podatki, to ten odcinek jest właśnie dla Was. Pokażę Wam, co robić, by w przyszłości zgromadzić bogactwo. W tym celu pokażę Wam trzy proste zasady, którymi powinniście się kierować, jeśli chcecie mieć pełny portfel. I pełny portfel, nie mówię tutaj o miedziakach, tylko o realnym majątku, który jesteście w stanie zbudować, trzymając się tych zasad. Wiem, że dla niektórych z Was pewnie brzmi to nierealnie, ale uwierzcie mi, te zasady stworzono bardzo dawno i faktycznie działają. Co do tego potrzebujecie? Na pewno chęci i czasu, ponieważ samą wiedzę znajdziecie na tym kanale. Dlatego ważne, żebyście oglądali ten film do końca i dali sobie szansę na realne bogactwo, które jest na wyciągnięcie Waszej ręki. Jeśli zrozumiecie oczywiście, że wszystko to tutaj widzicie jest tylko i wyłącznie moją prywatną opinią, nie jest to porada inwestycyjna, dajcie proszę łapkę w górę na zachętę i nie przedłużając, lecimy już z pierwszym tematem tego odcinka. W zielonej scenerii za mną mam przyjemność pokazać Wam trzy proste zasady, które mogą zmienić Wasze życie. Nie będę opowiadał tutaj o jakiejś magii czy szybkim sposobie picia fortuny, tylko o realnych sposobach na bogactwo, Wasze zbogactwo. Pokażę Wam proste przykłady tego, jak możecie skutecznie wdrożyć te metody oraz niestety, że często robimy dokładnie odwrotnie. Wszystko będzie wymagało od Was pełnego zaangażowania i cierpliwości, ponieważ musicie wiedzieć, że w budowaniu Waszej niezależności finansowej i bogactwa nie ma drogi na skróty. I to ważne, żebyście wiedzieli, że musicie niestety poświęcić czas, czy też włożyć wysiłek, żeby później wyciągnąć z tego korzyści. Będzie sporo zakrętów i wątpliwości, co jest całkowicie normalną rzeczą na starcie. Ja również to przerabiałem i ja również kieruję się tymi trzema zasadami w swoim życiu. Na samym początku krótka historia, tak żeby uzmysłowić Wam, z jak dalekich czasów są te trzy zasady. A mowa tutaj o starożytnym Babilonie, czyli mieście, które mniej więcej zapewne kojarzy każdy z Was, choćby ze słyszenia. I to właśnie miasto stało się jednym z najbogatszych miast tamtych czasów. Dlaczego tak się stało? Ponieważ jego mieszkańcy kierowali się zasadami, które za chwilę Wam pokażę, czy jesteście na to gotowi. Jeśli tak, startujemy. Zasada numer 1. Oszczędzaj 1/10 swojej wypłaty. Jest to najważniejsza zasada, bez której nie będziecie mogli zastosować pozostałych dwóch. W książce, która była poniekąd dla mnie inspiracją do tego odcinka, Najbogatszy człowiek w Babilonie, jest ona przedstawiona następująco. Uwaga! Jeśli pod koniec dnia z 10 jajek z koszyka wyciągacie 9, co się stanie po jakimś czasie? Koszyk będzie przepełniony, ponieważ za każdym razem zostawiacie w nim jedno jajko. Tak właśnie również wygląda sytuacja z Waszymi pieniędzmi. Musicie na samym początku zapłacić sobie, w przeciwnym razie nie będziecie mieli niczego i zauważycie, że jakimś dziwnym trafem pieniądze Wam się rozeszły, nie wiem gdzie, na co, przecież to nie moja wina. Jak ważna jest ta zasada, również mówił Robert Kiyosaki w książce Biedny, czy też bogaty i biedny ojciec, najpierw zapłać sobie, później innym. Oszczędzanie jest pierwszym i najważniejszym etapem do bogactwa. Podam Wam jeden prosty trik, za pomocą którego możecie na samym początku wypłacić właśnie sobie. Dzisiaj, w XXI wieku, gdy możemy wykorzystywać technologię bankową, a dokładnie przelewy,
Stałe możecie ustawić taki przelew stały, że w momencie, gdy dostaniecie wypłatę samodzielnie, pójdzie taki transfer na konto oszczędnościowe czy też do makreski, no i za pomocą tego nie będziecie musieli myśleć, czy faktycznie te pieniądze przeleję, czy będę w stanie, czy nie. Automatycznie taka decyzja będzie za Was podejmowana. Dajcie proszę znać, czy ten odcinek i ta pierwsza rada była dla Was pomocna. Jeśli ten odcinek wniesie wartość do Waszego życia, oczywiście nie zapomnijcie o łapce w górze, kliknijcie suba, dzięki czemu będziecie na bieżąco z nowościami na tym kanale. No i oczywiście ja Wam serdecznie dziękuję za całe wsparcie. Dzięki Wam ten kanał się rozwija. Idziemy za ciosem. Jak na razie przechodzimy do zasady numer 2. Kontroluj wydatki. Tutaj podam Wam przykład mojego przyjaciela Tomka, którego serdecznie z tego miejsca pozdrawiam. Dobre kilka lat temu, chyba w granicach około 8 lat, o ile dobrze pamiętam, razem wspólnie wynajmowaliśmy mieszkanie we Wrocławiu w Sky Towerze. Każdy z nas miał jeden z pokoi. Każdy z nas pracował, żeby opłacić właśnie ten pokój i zarobić na podstawowe rzeczy, jak jedzenie, no i tam oczywiście jakieś pewnie drobne przyjemności, jak to bywa w realnym życiu. Jeden zarabiał więcej, drugi zarabiał mniej. W tym wypadku, jak być może się domyślacie, ja byłem tym, który właśnie zarabiał mniej. Strzelam w około granicach 800 czy nawet 1000 zł mniej, w zależności od miesiąca, ponieważ Tomek był sprzedawcą i jego częściowe wynagrodzenie było z prowizji. No i już przechodzę do sedna tej historii. Mimo że ja zarabiałem nie około w granicach 1000 nawet złotych miesięcznie, zawsze jakimś dziwnym trafem zostawały mi jakieś drobne oszczędności, a Tomkowi nie. Pamiętam, że zapytałem go chyba któregoś z razów: ej, jak to jest, że ty zarabiasz około 1000 więcej i nic ci nie zostaje na koniec miesiąca, jak ty to robisz? No i pamiętam jego odpowiedź. Tomek powiedział mi tak: twój standard życia w momencie, gdy więcej zarabiasz, ulega zmianie. Już nie idziesz kupić normalnego jedzenia, tylko kupujesz droższe produkty. Nie chodzisz czasem zjeść gdzieś tam tanio, tylko chodzisz do restauracji. Czyli reasumując, jeśli nie zaplanujesz, czy nie zaplanujecie swoich wydatków, to te wydatki nazywane koniecznymi będą rosły, aż nie dorównają Waszym zarobkom. I niestety ja obserwuję często bardzo dużo takich historii, dlatego poniekąd nieważne jest, ile zarabiasz, a jest istotne, ile wydajesz. Jak możecie zapanować nad tymi wydatkami? No i podam Wam w tym momencie kolejny trik, czyli numer 2, który będzie wymagał Waszego czasu. Dla tych z Was zapewne ambitnych, każdego miesiąca możecie podsumować wydatki, wypisując przykładowo w Excelu czy też na kartce papieru, ile wydaliście, a ile zarobiliście. Dzięki czemu od razu będziecie widzieli, na co wydajecie, na co idą Wasze ciężko zarobione pieniądze, będziecie mogli stworzyć budżet, no i będziecie widzieli na koniec miesiąca, ile realnie zostaje Wam pieniędzy w portfelu. Zaczniecie planować swój budżet, a zdziwicie się, jak to jest proste i skuteczne narzędzie. Została nam już ostatnia zasada, numer 3, pomnażaj swój majątek. Jest to swego rodzaju dźwignia dla Waszych oszczędności w dzisiejszych czasach, możliwości inwestowania dla zwykłych ludzi takich jak Wy, czy też dla mnie, jest całkiem sporo. Na tym kanale wielokrotnie już mówiłem o możliwościach inwestowania. Postaram zamieścić się Wam w linku tutaj do tego opisu takie krótkie filmy, w których pokazywałem proste zasady, a ja pozwólcie ogólnikowo pokażę Wam, jaka zasada powinna Wam przyćmiewać, jeśli chcecie inwestować. A chodzi oczywiście o to, żeby zagonić Wasze oszczędności do pracy, tak żeby każda moneta rozmnażała się kilkukrotnie.
Tutaj, jeśli chodzi o inwestowanie, jest mnóstwo możliwości. Ja Wam podam na samym początku dwie możliwości inwestowania defensywnego. Rynek nieruchomości, czyli kupujecie mieszkanie pod wynajem, no i po prostu pobierając czynsz od lokatorów, spłacacie częściowo kredyt, dodatkowo dostając jakiś tam procent, także w ten sposób zarabiacie. Dodatkowo, gdy cena samej nieruchomości wzrośnie, możecie sprzedać z zyskiem takie mieszkanie. No i druga możliwość inwestowania bezpieczniejszego, defensywnego, czyli inwestowanie w tak zwaną pożyczkę choćby dla państwa, czyli obligacje rządowe, dzięki czemu zapewniacie sobie konkretny poziom odsetek co roku, który jest regularnie wypłacany i gwarantem jest państwo tego, że dopóki nie zbankrutuje, no co nie jest chyba jakąś dużą możliwością, no to dopóki będziecie mieli takie odsetki tutaj bezpieczne. Także i tyle, jeśli chodzi o te bezpieczniejsze formy pomnażania majątku w skrócie, takim dużym skrócie. No i teraz pora na dwie tutaj możliwości zarabiania w krótszym czasie większych zysków. No a mowa tutaj o rynku akcji i kryptowalut. To bardziej agresywne formy inwestowania, które oczywiście wymagają od Was wiedzy na starcie, tak żebyście zaznajomili się z tą tematyką. Wszystko też znajdziecie oczywiście na tym kanale. Postaram część takich filmów załączyć się tutaj do tego odcinka w opisie. Oczywiście częściowo też gorąco Was zachęcam, żebyście weszli na kanał i poszukali filmów. Na pewno znajdziecie sporo wiedzy. To tak w skrócie mówiąc, akcje, jak i kryptowaluty dają znacznie więcej niż obligacje czy też rynek mieszkań. Oczywiście za cenę większego ryzyka, ponieważ nie są tutaj obce czasem spadki rzędu 50% w ciągu miesiąca. Dlatego ważne, żebyście zrozumieli, jakie zasady tutaj panują. Mam nadzieję, że ten kanał do tego Wam przyczyni się. Pozyskacie wiedzę i będziecie wiedzieli, jak na tym rynku możecie się poruszać. Pora na podsumowanie dzisiejszego odcinka, w którym pokazałem Wam trzy proste zasady do Waszego bogactwa. Proste, a zarazem tak trudne. Ponieważ żyjemy w czasach technologii, gdzie na początku internet był takim poniekąd przełomem, a teraz do naszego życia wkracza tutaj bardzo mocno sztuczna inteligencja w telefonach, w aplikacjach, no dosłownie wszędzie, co powoduje, że większość ludzi jest mocno leniwych, nie chce im się pracować i oczekują pieniędzy od państwa. Dlatego mamy właśnie te wszystkie 500+ i tak dalej, ponieważ politycy, widząc, że większością ludzi się nie chce, przekupują w ten sposób ludzi, żeby na nich zagłosowali. Dlatego uważam, że wytrzymając się trzech prostych zasad, będziecie w stanie zbudować swoje oszczędności, zachować je, nie wydając na pragnienia czy rzeczy, których w ostatecznym rachunku okaże się, że i tak nie potrzebujecie. Ponieważ jeśli nie będziecie mieli nowego iPhone'a, czy nie będziecie szczęśliwi? No właśnie. Na koniec ważne, ponieważ mamy wysoką inflację, dlatego istotne, żeby zagonić Wasze oszczędności do pracy, tak żeby budowały podwaliny do Waszego bogactwa. No i oczywiście, jeśli ten odcinek był dla Was pomocny i ta tematyka Was interesuje, nie zapomnijcie proszę o daniu łapki w górę. Zasubskrybujcie ten kanał, tak żebyście mieli dostęp do nowości, które być może mogą odmienić Wasze życie. Dajcie znać, co Wy myślicie o tych sposobach na bogactwo, czy nieświadomie być może stosowaliście któryś z nich. Ja czekam na Wasz komentarz. W przyszłości te najbardziej aktywne osoby pomyślę, żeby konkretnie w jakiejś formie nagradzać. Ja Wam serdecznie dziękuję za kolejny odcinek. Niech moc będzie z Wami. Trzymajcie się. Cześć.